Zaplanowaliśmy tu krótki briefing prasowy dotyczący utrzymania kanału Trynka. Są ze mną pan dyrektor Andrzej Winiarski, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz pan Robert Dorna, kierownik nadzoru wodnego w Grudziądzu. Oddaję głos panu dyrektorowi Winiarskiemu. Sam się usunę, to zrobimy zdjęcie. Szanowni Państwo, w związku z ostatnimi doniesieniami medialnymi na temat złego stanu utrzymania kanału Trynka, no chciałem właśnie wygłosić takie oświadczenie. Wody Polskie, służby wód polskich realizują zadania utrzymaniowe na kanale Trynka na bieżąco, zgodnie z programem, z planami utrzymaniowymi naszej instytucji. Także tutaj nierzetelnym dziennikarzom muszę powiedzieć, że nie jest to na skutek monitów, tak jak to zostało przedstawione w mediach. Nie realizujemy zadań na życzenie polityków, decydentów miejskich, tylko realizujemy nasze zadania w ramach naszych kompetencji. Jeśli chodzi o kompetencje odnośnie kanału Trynka, tutaj istnieje wiele wątpliwości. Urządzenie wodne, jakim jest kanał Trynka, jest całkowicie sztucznym urządzeniem. Nie służy ono celom statutowym, które są realizowane przez Wody Polskie. Jest to urządzenie miejskie, wybudowane w XVI wieku dla potrzeb zasilenia miasta w wodę pitną. Dlatego jest to urządzenie w całości pozostające w gestii władz miasta. Jeśli chodzi o wpisy w księgach wieczystych, a to obliguje nas do ustalenia własności gruntu, to na wszystkich działkach kanału Trynka wpisany jest albo Skarb Państwa pod, reprezentowany przez prezydenta miasta, albo wręcz jest to mienie komunalne, a więc również mienie miejskie. Wody Polskie przejęły porozumienie, obowiązki wynikające z porozumienia zawartego przez prezydenta miasta z dawnym Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, zgodnie z którym podział prac utrzymaniowych na kanale Trynka był właśnie rozłożony w dolnej części na prezydenta miasta, w górnej części kanału na Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Na skutek błędnej interpretacji prezydenta stwierdził on, że odstępuje od wykonywania swoich obowiązków na tej dolnej części kanału i służby wód polskich, pracownicy wód polskich, czując zobowiązanie wobec miasta, wobec mieszkańców, zabezpieczenia przed zagrożeniem wylaniem tych wód, rozpoczęły działania na całym obszarze i przez te 5 lat realizowały prace utrzymaniowe na całym odcinku kanału Trynka. Mimo wielokrotnych monitów, prezydent miasta nie odezwał się do nas, nie podjął dyskusji, nie realizował swoich zobowiązań. W związku z powyższym ukończymy obecne prowadzone przez nas prace i odstąpimy od realizacji zadań na odcinku, który powinien być w zarządzie pana prezydenta miasta. Jeśli chodzi o pozostały odcinek, w tej chwili istnieją przesłanki wynikające z porozumienia, żeby wypowiedzieć całe porozumienie przez Wody Polskie z winy pana prezydenta. A więc w tym zakresie będziemy też podejmować decyzje i ewentualnie w najbliższym czasie możemy odstąpić od tych prac utrzymaniowych na całym kanale Trynka. Tak jak powiedziałem, jest to mienie miejskie. A mógłby pan powiedzieć, jakiego to są rodzaju prace i co one mają na celu, jaki jest ich koszt roczny na przykład? Ciężko mi w tej chwili o kosztach mówić, chyba że pan kierownik będzie mógł mnie tutaj wspomóc za chwileczkę. Są to prace przede wszystkim, prowadzimy wykaszanie roślinności z dna. Zazwyczaj realizujemy to dwukrotnie w ciągu roku. Staramy się dotrzymać sprawności tego urządzenia. Oczywiście z różnych względów czasami musimy się ograniczyć tylko do jednokrotnego koszenia. Uprzątamy śmieci zalegające na kratach, które tutaj zresztą widać obok. A więc nasze służby podjeżdżają, usuwają te odpady. To są najczęściej odpady biologiczne, ale często zdarzają się odpady komunalne, które też są w gestii jak najbardziej służb miejskich. Dodatkowo w ciągu ostatnich dwóch lat mamy liczne utrudnienia ze strony służb miejskich dla naszych działań. Blokowanie drogi poprzez stawianie słupków. Nie ma możliwości dojazdu albo wyjazdu z tego obszaru. Służby miejskie próbują nas naliczać za parkowanie w trakcie prac utrzymaniowych. Dlatego współpraca z prezydentem miasta nie układa się dobrze. No, dlatego będziemy zmuszeni do odstąpienia od tych działań. Państwo mówicie, że teraz ukończycie te prace, które już rozpoczęliście. Czy w związku z tą zapowiedzią
chcecie Państwo obciążyć mimo wszystko miasto tymi kosztami? Rozważamy taką możliwość. Całości kosztami, czy w jakiejś części? Tak jak powiedziałem, czujemy się zobowiązani, bo jako następca prawny dawnego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych województwa kujawsko-pomorskiego czujemy się zobowiązani do realizowania zadań wynikających z porozumienia. A więc w części powyżej ulicy Jana Pawła II kanał Trynka pozostawał w naszym obszarze działań utrzymaniowych. Natomiast to, co realizowaliśmy poniżej, było niesłusznie przez nas realizowane. Po prostu czuliśmy się, odpowiedzialność społeczna ciążyła na nas i staraliśmy się realizować te zadania i rozważamy możliwość wystąpienia do prezydenta miasta o zwrot poniesionych nakładów. Za poprzednie lata też, czy tylko? Trwają analizy prawne, nie jestem w stanie w tej chwili jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Panie Robercie, może też o kosztach, tak? Może tak, pan kierownik, na temat kosztów. Takie utrzymanie roczne to jest około 250-300 tysięcy, jeżeli chodzi o sam ten kanał. Mówię tylko o robotach typowo wykoszeniowych, ponieważ tu jest dużo innych pokrewnych robót typu również dbanie o zieleń miejską. W zeszłym roku na przykład kilkanaście drzew zagrażających ludziom musieliśmy wyciąć. W poprzednich latach wycinaliśmy nawet tutaj przy deptakach też drzewa. No też nie wydaje mi się, że to by była jakby nasza rola, ale w roku bieżącym te koszty wynoszą z utrzymaniem około 200 do 300 tysięcy w zależności od okresu. Dwukrotna konserwacja powinna to około 400 tysięcy. Nie liczę wywożenia tego zielska z krat, nieczystości, śmieci. Te czynności były realizowane 2-3-krotnie w tygodniu, a w okresach typu listopad to nawet dwukrotnie dziennie, ponieważ w ciągu 3 godzin opadu liści na tych kratach powodowało spiętrzenie około metr już, nie? Tak są takie okresy, więc to ciężko wycenić, bo to realizowaliśmy własnymi ludźmi. Co się stanie, jeżeli państwo nie będziecie tych prac przeprowadzać i prezydent też tego odmówi? To znaczy na pewno spiętrzenie na kratach, na tej kracie, którą tutaj widzimy, wyniesie, może nie w tym okresie jeszcze, bo teraz, ale jak zaczną liście opadać, to praktycznie od brzegu do brzegu będzie wypełniona, przynajmniej na tym odcinku tutaj. Te wyloty, które widzimy, odprowadzające deszczówkę, będą podtopione, mogą przestać spełniać swoją funkcję. Na pewno straci na tym również elektrownia wodna, bo woda z kolei nie będzie się przedostawała w takiej ilości, a na wylocie przy ulicy Królowej Jadwigi jest elektrownia wodna, która tej wody będzie dostawała mniej, także to konsekwencje mogą być dość duże. Nie? Ja chciałem podkreślić, że nie zamierzamy odejść stąd bez odpowiedniego wyprzedzenia. Dzisiaj zapowiadam nasze działania, oczywiście pisma z tą deklaracją, z tego typu informacjami trafią do prezydenta miasta. Mam nadzieję, że tym razem na nie odpowie i podejmie dialog. Bo do tej pory od 2018 roku, odkąd prezydent samowolnie, jednostronnie stwierdził, że nie będzie realizował postanowień umowy, prezydent się do nas nie odzywa, nie odpisuje na nasze monity, nie próbuje współpracować. A jak pan myśli, dlaczego? Jest przekonany, że koszty spadną na inną instytucję. Ale czy potwierdzicie państwo, bo my jako dziennikarze, pan tutaj zarzucił dziennikarzom jakąś nierzetelność, my opieramy się na informacjach uzyskanych z biura prasowego. Czy państwo potwierdzą to w takim razie, że w maju, bo ja taką informację otrzymam, że w maju był pierwszy, czy jeden z pierwszych monitów właśnie w sprawie przemknięcia tutaj Trynki. Poza tym ja jeszcze dopowiem, ja przygotowywałem na ten temat w tym roku 3 programy i nigdy dla lokalnej telewizji i nigdy ze strony Wód Polskich nie otrzymałem informacji, że to nie jest nasza sprawa, to jest sprawa prezydenta. Tak, natomiast z naszej strony były informacje o tym, że działania utrzymaniowe na kanale Trynka są realizowane zgodnie z harmonogramem, przewidzianym wcześniej harmonogramem prac i będziemy je realizować właśnie zgodnie z terminarzem, który wynika z zamówień publicznych, z możliwości naszych służb wewnętrznych. Proszę pamiętać, że obszar RZGW w Gdańsku obejmuje
ponad 9 tysięcy kilometrów cieków i na to wszystko musimy albo własnymi siłami, albo wykonać zamówienia publiczne na zewnętrzne firmy, które będą to obsługiwały. Nie jest możliwe, żebyśmy reagowali na każde zdarzenie w ciągu, znaczy chyba, że są to zdarzenia gwałtowne, nagłe i zagrażające bezpieczeństwu, to wtedy oczywiście reagujemy na to natychmiast. Natomiast jeśli to jest tylko prace utrzymaniowe, które nie powodują szkód, nie jest też możliwe, żebyśmy reagowali na nie z dnia na dzień, czy z tygodnia na tydzień. Jakieś pytania? Czyli pismo posła, które zostało wysłane do Wód Polskich, jakby nie odniosło skutku, to akurat, bo jakby pokryło się z naszymi działaniami. Pismo posła nie miało wpływu na nasze bieżące działania, natomiast jak najbardziej zmobilizowało nas do podjęcia tych działań, a więc wskazania winnego takiego stanu zaniedbania tego obiektu. Czyli winnym jest prezydent Grudziądz? Zdecydowanie tak, to on jest właścicielem gruntów pod urządzeniem wodnym. Panie prezydencie, jesteśmy po konferencji zorganizowanej przez Wody Polskie. Tutaj przedstawiciele dyrektor Wód Polskich zasygnalizował jakiś kłopot, jeżeli chodzi o ten kanał. Mówi, że prace, które są tam przeprowadzane, powinny być po waszej stronie, bo kanał należy do miasta. Jestem zdziwiony tym stanowiskiem, ponieważ nikt przez ostatnie 5 lat, czyli podczas mojej kadencji, nie podważał, że obowiązki utrzymania tego kanału leżą po stronie Wód Polskich. Co więcej, Wody Polskie korespondują z nami, jeżeli chodzi o utrzymanie chociażby w tym roku, czyli wykoszenie tego kanału, mówiły o przetargu, o unieważnieniu przetargu, o wyłonieniu wykonawcy i nigdy w tej korespondencji, przynajmniej z tego co wiem, nigdy nie było informacji, że są jakieś wątpliwości, że to Wody Polskie mają ten kanał utrzymywać. A tutaj pojawił się taki głos, że tej korespondencji właśnie nie ma, że nie ma komunikacji, że od 2018 pisane do pana listy bez odpowiedzi. Jest korespondencja. Korespondencję prowadzi jeden z wydziałów, Wydziału Ochrony Środowiska. Ta korespondencja dotyczyła rzeczywiście koszenia, utrzymywania tego kanału, który jest kanałem bardzo ważnym z punktu widzenia mieszkańców. Nawet w naszej lokalnej telewizji była też wypowiedź przedstawiciela Wód Polskich i w tej wypowiedzi nigdy nie słyszałem żadnych wątpliwości, że to po stronie Wód Polskich jest obowiązek utrzymania. To co teraz? Wody Polskie powiedziały, że utrzymywały to dlatego, że spełniały rolę społeczną, że skoro miasto nie chce, to oni to wezmą na siebie. Absolutnie tak nie jest. Miasto jest tutaj, gdyby tak było, to trzeba było jasno to wyartykułować. Oczywiście polecę moim służbom jeszcze raz przeanalizowanie wszystkich porozumień. Rzeczywiście w przeszłości była dosyć skomplikowana struktura własnościowa, jeżeli tak można powiedzieć, kanału Trynka, utrzymania. Z tego, co sobie przypominam, to jest jeszcze sprzed mojej kadencji, sprzed 10 ponad chyba lat, kiedy upadła spółka, która utrzymywała ten kanał Trynka, później były tam sprawy własnościowe co do pewnej infrastruktury, więc polecę to moim służbom jeszcze raz zweryfikowanie tych wszystkich dokumentów prawnych i myślę, że tutaj powinniśmy wsiąść do stołu i wypracować wspólne stanowisko. Absolutnie, co chciałbym podkreślić, miasto nie odżegnuje się od utrzymania tego kanału i myślę, że lepiej by było, gdybyśmy my to utrzymywali, dlatego, że jesteśmy tutaj na miejscu, tak robiliśmy to w latach poprzednich i myślę, że to jest zdecydowanie lepsze z punktu widzenia po prostu tego, co się na kanale Trynka dzieje. A na razie jest ryzyko, że urząd będzie płacił pieniądze spółce, która do tej pory, spółce Wodom Polskim, które przez kilka lat przeprowadzały pracę i dyrektor z Gdańska zapowiedział, że być może obciąży urząd kosztami tego. To jest, myślę, przedwczesne. Dajmy tutaj popracować naszym służbom, prawnikom. Tak jak powiedziałem, porozumienie jest sprzed bodajże 10 lat, więc wymaga to jeszcze przeanalizowania. Jeszcze raz podkreślam, nigdy do tej pory Wody Polskie nie podważały takiego stanowiska, że to one utrzymują ten kanał. W korespondencji byłoby czymś nielogicznym, gdyby tak było, To dlaczego mówiło się o procedurze przetargowej, dlaczego mówiło się o unieważnieniu tego przetargu, o wyłonieniu w końcu wykonawcy, o podjęciu tych robót, jeżeli Wody Polskie wiedziały, o czym dzisiaj tak w ten sposób oczywisty twierdzą, że to nie leży po ich stronie utrzymanie tego kanału, to dlaczego właśnie podejmowały działania o wyłonieniu wykonawcy, a nie powiedziały jednoznacznie miastu, że to nie jest zadanie Wód Polskich, tylko zadanie miasta. Takiej wcześniej deklaracji ja po prostu nie słyszałem.